Łaska wam i pokój. Od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Otwórzcie pierwszy list Pawła do Koryntian, strona 1227. Pierwszy list Pawła do Koryntian, rozdział drugi. I czytam od wiersza 12 do 4 wiersza rozdziału 3. 1 Korynt 2:12. A myśmy otrzymali nie ducha świata, lecz ducha, który jest z Boga, abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarzył. Głosimy to nie w uczonych słowach ludzkiej mądrości, lecz w słowach, których naucza duch, przykładając do duchowych rzeczy duchową miarę. Ale człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, bo są dlań głupstwem i nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzać. Człowiek zaś duchowy rozsądza wszystko, sam zaś nie podlega niczyjemu osądowi. Bo któż poznał myśl Pana? Któż może go pouczać? Ale my jesteśmy myśli Chrystusowej. I ja, bracia, nie mogłem mówić do was jako do duchowych, lecz jako do cielesnych, jako do niemowląt w Chrystusie. Poiłem was mlekiem, nie stałym pokarmem, bo jeszcze go przyjąć nie mogliście, a i teraz jeszcze nie możecie, jeszcze bowiem cieleśni jesteście. Bo skoro między wami jest zazdrość i kłótnia, to czyż cieleśni nie jesteście i czy na sposób ludzki nie postępujecie? Albowiem jeśli jeden mówi, ja jestem Pawłowy, a drugi Apolosowy, to czyż cieleśni nie jesteście? Będziemy się modlić. Drogi Panie, chcemy Tobie dziękować za to, że jesteś obecny pośród nas w swoim Słowie, swoim Duchem Świętym. I prosimy Cię, abyś zabrał to wszystko, co może być przeszkodą. Nasze myśli, czy naszą postawę, naszą grzeszność. Prosimy o takie oczyszczenie, dotknięcie. Panie, chcemy Cię prosić, abyś mówił do każdego z nas. Chcemy się na Tobie skoncentrować, ale przede wszystkim, Panie, chcemy też prosić Cię, byś pokazał nam, w jakim punkcie naszego duchowego rozwoju każdy z nas jest. Oddajemy Tobie chwałę i w Twoje ręce również się powierzamy przez Jezusa Chrystusa w mocy Świętego Ducha. Amen. Ogień i woda, zimno i ciepło, dzień i noc, lato, zima, głodny, najedzony. To są przeciwieństwa, antonimy. I moglibyśmy przytaczać takich przeciwieństw bardzo, bardzo wiele. Zestawione obok siebie jeszcze bardziej uwypuklają swoje przeciwstawne cechy. I kochani, jeżeli popatrzymy do tekstu, już tak od razu, to Paweł mówi o czymś takim. Człowieka zmysłowego przeciwstawia człowiekowi duchowemu. Dwie rzeczy przeciwstawne sobie. Człowiek zmysłowy i człowiek duchowy. Jak myślicie, co to może być? Na co wskazuje, co wyraża określenie człowiek zmysłowy i człowiek duchowy? Parę sekund, spróbujmy. Co według was wyraża określenie człowiek zmysłowy, człowiek duchowy? Zacznijmy od tego pierwszego, człowiek zmysłowy. Kto to taki? Paweł pisze o nim w wierszu 14. Zachęcam do śledzenia tekstu. Ale człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, bo są dlań głupstwem i nie może ich poznać, gdyż należy je rozsądzać duchowo. Kochani, można byłoby owijać w bawełnę, można byłoby chodzić, żeby nikogo nie dotknąć, żeby nikogo nie urazić. I w swoim życiu powinniśmy kierować się też pewnym wyważeniem, mądrością, bo bardzo łatwo jest urazić jedni drugich, ale o pewnych rzeczach nie możemy mówić w sposób zawalowany. Człowiek zmysłowy to ten, kto nie jest Bożym dzieckiem, kto nie powierzył jeszcze swojego życia Bogu, ktoś, kto nie ma odrodzonego serca, odrodzonej duszy. Taki człowiek do Pana nie należy, taki człowiek jest zgubiony. I taki człowiek będzie zgubiony, jeżeli w tym stanie będzie trwał aż do końca. Czasownik, który w naszym przekładzie, jeżeli popatrzymy do tego 14 wiersza, przetłumaczony został
przyjmuje, ale człowiek zmysłowy, mamy tutaj przeciwstawieństwo, nie przyjmuje. Ten czasownik w naszym przekładzie w oryginale greckim oznacza dosłownie ten, kto nie wita, kto nie wpuści, kto nie ugości. Czyli człowiek zmysłowy nie tylko nie pojmuje spraw duchowych, nawet nie czuje takiej potrzeby, żeby to rozumieć, nie cieszy się od nich, z nich, nie przyjmuje ich do siebie, wręcz przeciwnie, ucieka przed nimi. Nie chce mieć z nimi żadnego kontaktu, żadnej relacji. Mamy bardzo wielu zmysłowych ludzi w Kościele. Kościół czy kościoły są pełne zmysłowych ludzi, którzy z jednej strony przynależą, ale z drugiej strony od tematów duchowych uciekają, nie wpuszczają za blisko, bo to niebezpieczne jest, do pewnego momentu. A więc człowiek zmysłowy nie wpuszcza, nie wita, nie chce ugościć, nie chce powiedzieć, moglibyśmy powiedzieć w ten sposób, wyrazić, żeby te duchowe tematy zagościły w jego życiu. Dlaczego? Dlatego, że nieodrodzony człowiek po prostu nie rozumie duchowych rzeczy. Uważa je za głupstwo. Wszystko, co wiąże się z duchowym życiem, modlitwa, studiowanie słowa, społeczność z innymi wierzącymi, są dla tego kogoś niezrozumiałe, niepotrzebne, nawet uważa je za bzdurę. Stąd też bardzo często można usłyszeć, jeżeli zachęcamy kogoś do uczestniczenia w jakichś jeszcze spotkaniach poza niedzielę, można usłyszeć, a po co? To mi wystarczy. Niedziela mi wystarcza. Z drugiej strony nie wyobrażam sobie człowieka, który raz w tygodniu je. Czy możemy się najeść na tydzień? Jest tak, że rzeczywiście święta były okresem, że być może jedliśmy ponad miarę. Ale nie jesteśmy w stanie najeść się na tydzień. Jesteśmy zaproszeni gdzieś na wesele. Czasami ja tak myślałem, nie będę nic jadł przez tydzień, ale na weselu to sobie rzeczywiście, no bo gdzie jak, gdzie na weselu można dobrze zjeść, a ile możemy zjeść? Tylko pewne ograniczone ilości. Kochani, często ludziom się wydaje, że jest chorą, niebezpieczną rzeczą za bardzo, a więc do pewnego momentu. Ja nie mówię, że neguję, ale nie wpuszczam, nie dopuszczam do siebie za blisko, bo to jest niebezpieczne. Zdarzają się jednak przypadki, że niektórzy ludzie niewierzący znają i czytają Biblię bardziej intensywnie od wielu chrześcijan, ale pomimo tego nie mają umiejętności przyswajania sobie Bożych prawd albo nie chcą przyswajać, mają tylko wiedzę. Znamy takich ludzi, którzy cytują i to bez problemu. My tylko powiemy, oni kończą. Ale czy to znaczy, że ci ludzie żyją Bożym Słowem? Nie. Bardzo często to może być jakaś fascynacja tekstem, ale na tym się tylko i wyłącznie kończy. Ci ludzie nie są w stanie uwierzyć, nie chcą się podporządkować albo nie chcą uwierzyć. Dlaczego? Dlatego, że duchowe sprawy rozsądza się duchowo. Dokładnie to tłumaczy ten werset 14. Ja tylko chcę przeczytać dwa tłumaczenia, Słowo Życia czy Biblia Warszawsko-Praska. Nie posiadając ducha, nie można zrozumieć i przyjąć myśli pochodzących od Boga, jakich naucza Duch Święty. Wydają się one głupie, gdyż treści przekazywane przez Ducha Świętego można zrozumieć tylko wtedy, gdy się go posiada. Inaczej nie można tego pojąć. Jest tu prawda zawarta. Treści zawarte w Piśmie można zrozumieć tylko wtedy, kiedy posiada się Ducha Bożego. Kiedy posiadamy Ducha Bożego? Kiedy żyjemy z Jezusem, który wchodzi w nasze życie swoim Duchem Świętym. I On powoduje, że zaczynamy rozumieć. Coś się zaczyna przed nami otwierać. Biblia Warszawsko-Praska tłumaczy to w ten sposób. Człowiek zmysłowy bowiem nie pojmuje tego, co jest Bożego Ducha. Głupstwem mu się to wydaje i nie jest zdolny pojąć, bo tylko Duchem można to zrozumieć. Jeżeli więc Duch Święty jest obecny w moim życiu, jeżeli jest obecny w twoim życiu, to On sprawia, że zaczynam pojmować to, co Bóg do mnie mówi. Jeśli Ducha Bożego nie mam, to nie jestem w stanie tego zrozumieć. To jest tak, jakby mówienie w obcym języku. Jeśli nie znam chińskiego, to nie zrozumiem nawet prostego zdania wypowiedzianego przez małe dziecko, który wyjdzie i przedstawi się, nazywam się i poda swoje imię, nazwisko, ale mówi po chińsku. Ja słyszę te słowa, ale ja zupełnie nic nie rozumiem. Ja tego nie pojmuję.
Człowiek niewierzący, nieoddany Bogu, może słyszeć czy czytać o duchowych prawdach, ale nie jest w stanie ich pojąć, bo nie masz pewnej siły, która powoduje, że ten niebiański Boży przekaz zaczyna do ciebie i do mnie docierać i wtedy otwierają się nasze duchowe oczy i mówimy, a w ten sposób, tak to jest. Paweł pisze, nie można ich poznać, tych rzeczy, gdyż należy ich duchowo rozsądzać. I wyrażenie, jakiego Paweł tutaj używał, nie oznacza tylko znajomość czegoś, ale oznacza rozpoznanie, uznanie, zgłębienie. Nie liźnięcie treści czegoś, ale zgłębienie czegoś. Przeciwieństwem człowieka zmysłowego jest człowiek duchowy. W wierszu 15. Człowiek zaś duchowy rozsądza wszystko, sam zaś nie podlega niczyjemu osądowi. Można wyciągnąć dosyć dziwaczny wniosek z tego wersetu. Zdaję sobie sprawę. Trzeba przyznać, że pierwsza część tego wiersza jest w miarę prosta. Człowiek zaś duchowy rozsądza wszystko. W innym tłumaczeniu może wszystko pojąć, może wszystko zrozumieć. Czyli człowiek duchowy to wierzący, który zaufał Panu Jezusowi, oddał Mu swoje życie, stał się Bożym dzieckiem, rozumie Boże prawdy, wprowadza je w życie, żyje nimi, a tym, który wprowadza w te prawdy, jak powiedziałem, jest Duch Święty. Moglibyśmy powiedzieć, jest to proste, jasne. Tak, jest to jasne, ale pod warunkiem, jeżeli jestem duchowym człowiekiem. Jeśli natomiast ja i ty jesteśmy zmysłowymi ludźmi, to nie możemy pojąć, o co chodzi w doświadczeniu Nowego Narodzenia, o co chodzi w obecności Ducha Świętego. I zapewne w tym kontekście należy tłumaczyć drugą część tego wiersza. Człowiek duchowy rozsądza wszystko, sam zaś nie podlega niczyjemu osądowi. Nie podlega niczyjemu osądowi to nie oznacza, że duchowy człowiek jest tak doskonały, że jest bez zarzutu, że jest bez wad. Ty mnie nie będziesz osądzał. Każdy z nas, ja myślę, że im bliżej jesteśmy Chrystusa, tym bardziej zdajemy sobie sprawę ze swoich ograniczeności i ze swoich słabości. Jeżeli natomiast patrzę na siebie bezkrytycznie i wydaje mi się, że jestem już super, to pod wielkim znakiem zapytania mogę postawić swoją duchowość. Oczywiście, kiedy jestem blisko Boga, Pan Bóg patrzy na mnie przez Pana Jezusa i patrzy przez doskonałość Pana Jezusa na moją niedoskonałość. Ale to jest powód tego, że mówię, Panie Boże, to jest Twoja łaska, że tak może być, ale pomimo tego, że w Twoich oczach jestem doskonały, bo patrzysz przez perspektywę Pana Jezusa, ja w swoich oczach jestem niedoskonały, bo jestem grzeszny. Kochani, to nic, że osądzają nas ludzie niewierzący, czy nawet może wyśmiewają się z naszej wiary. Myślę, że nie jeden z nas ma na swoim koncie takie sytuacje, kiedy ktoś z najbliższych, to jest najbardziej bolesne, kiedy ktoś z najbliższych kpi z twojej wiary, z mojej wiary. Kiedy z kimś najbliższych, może z rodzicami albo z rodzeństwem, czy z dziećmi dzielimy się, kim dla nas jest Pan Jezus, jesteśmy wyśmiani. To strasznie boli. Może ktoś z najbliższych nie rozumie, dlaczego tak gonisz do kościoła albo na spotkanie. Może wyrzucili list, który im napisałeś, z którym dzieliłeś się swoimi duchowymi przeżyciami. Albo kiedy zacząłeś mówić o Jezusie, wychodzili, trzaskali drzwiami, albo przeklinali, albo mówili, dobrze, możesz mnie odwiedzić, możesz ze mną rozmawiać, ale pod jednym warunkiem, żebyś nie mówił o Bogu. To jest bolesne, to jest przykre, ale to jest naturalne. Bo jak czytamy ten 15 werset w dynamicznym tłumaczeniu, człowiek duchowy wszystko potrafi pojąć, natomiast człowiek tego świata nie jest w stanie Ducha Świętego zrozumieć, nie ma na to rady. Bo jakimi kategoriami ktoś nieduchowy ma rozumieć duchowe sprawy? Dlatego często duchowe sprawy są odbierane jako śmiecie, jako coś niepoważnego. Takimi głupotami sobie głowę zaprzątasz, nie masz większych problemów? Kochani, czyli niewierzący człowiek nie rozumie duchowych spraw, nie rozumie, o co w tym wszystkim chodzi i na tej podstawie nie ma żadnego pojęcia, czym kieruje się wierzący człowiek, nie ma rozeznania. Tym, który mnie osądza jako wierzącego człowieka, osądza moje motywy, tym jest Bóg, nie drugi człowiek. Więc w tym sensie nie podlega niczyjemu osądowi, tylko Bożemu osądowi. Bo jak ktoś inny, nieduchowy, może osądzić, jakie ja mam motywy, gdy chodzi o moje życie z Bogiem, gdy chodzi o to, co ja robię dla Boga. Człowiek nieduchowy myśli swoimi kategoriami, nie myśli kategoriami duchowymi, a nawet jeżeli powiem, jakie mam motywy, to mnie wyśmieje, bo tego nie rozumie.
Kochani, jeżeli więc ktoś nieduchowy nie ma żadnego pojęcia, to nie ma ta żadnych uprawnień wydawać osądów na temat mojej relacji z Bogiem. Ale jak wytłumaczyć duchowe prawdy człowiekowi nieduchowemu, niewierzącemu? Czasami myślę, że bolączką wierzących ludzi jest uzmysłowienie albo próby uzmysławiania sobie takie jedne rzeczy. Mam ograniczony czas i w tym ograniczonym czasie muszę wszystko powiedzieć. Wiecie, kiedy zaczynałem swoją służbę kaznodziejską, jestem pełen podziwu dla ludzi, którzy mnie wtedy musieli słuchać. Bo ja miałem świadomość, że mam 20 minut i muszę wszystko powiedzieć, od pierwszej Mojżeszowej aż do objawienia. Kochani, często zachowujemy się jako wierzący ludzie jak słoń jest w sklepie z porcelaną, które nie wiedzą, jak się poruszać, a gdziekolwiek się poruszą, to tam coś zrzucą. Duchowych zawiłości ludzie nieodrodzeni nie tyle nie są w stanie przyjąć, ale nie są w stanie pojąć. Mam mówić o podstawowych rzeczach, nie o kwestiach bardzo zawiłych, gdy chodzi o duchowe rzeczy. Spotkałem się z taką wypowiedzią bardzo kontrowersyjną, ale z drugiej strony bardzo prawdziwą jednego z biblistów. Posłuchajcie. Mądry chrześcijanin nie marnuje czasu na wyjaśnianie Bożego programu nieodrodzonym ludziom. Byłoby to rzucaniem pereł przed wieprze. Równie dobrze mógłby spróbować opisać zachód słońca niewidomemu albo porozmawiać o fizyce atomowej z pomnikiem w parku. Człowiek zmysłowy nie przyjmuje takich rzeczy. Próby uzyskania Bożego objawienia bez pomocy Ducha Świętego porównać można do łowienia na wędkę promieni słonecznych. Dopóki człowiek nie narodzi się z ducha i u niego nie pobiera nauki, dopóty wszystko to jest mu zupełnie obce. Skrót profesor przed nazwiskiem także mu nic nie pomoże. Mądrość, jaką daje Bóg, jest niezależna od wykształcenia, od pozycji zdobytej na ziemi. Ludzie, którzy często wydają się w oczach innych prości, mają mądrość, która jest konsekwencją Bożej bojaźni, Bożej bliskości. I nie mają żadnych skrótów naukowych przed tytułem, co wcale nie znaczy, że nie jest ważną rzeczą kształcenie się i rzeczywiście poznawanie tej ludzkiej mądrości. Kochani, dalej tłumaczenie słowa życia wyjaśnia, człowiek, który nie posiada Ducha Świętego, nie należy bowiem do tych, którzy poznali myśli Pana, rozmawiali z Nim czy przez modlitwę skłaniali Boga do działania. A my, chrześcijanie, choć wydaje się to niepojęte, mamy w sobie coś z logiki i umysłu Chrystusa. Ciekawe tłumaczenie, ale myślę, że jest Paweł bardzo logiczny, konsekwentny. I to znowu też nie jest powód do mojej dumy, do mojego wywyższania się, ale jest to coś naturalnego. Jeżeli mamy oblekać się w naturę Chrystusa, Pana Jezusa, to tak samo coraz bardziej mamy coś ze sposobu myślenia i mądrości Pana Jezusa. Niesamowite, jako wierzący mam w sobie coś z logiki umysłu Chrystusa. Tak jak mówię, nie jestem dumny przez to oczywiście, ale uświadamiam sobie, że następują pewne zmiany, które nie są konsekwencją moich starań, ale to wszystko, co do mnie mogło należeć, to, że oddaję się w Boże ręce, jestem szczery i chcę prosić, żeby Bóg mnie prowadził, Bóg mnie zmieniał, a pod wpływem relacji i społeczności ze Słowem z innymi zaczynam nabywać Bożej mądrości. Kochani, patrząc na chrześcijański świat, możemy zapytać, czy wszyscy wierzący mają taką mądrość. Ale Paweł zaznacza, jak idziemy dalej w tym tekście, że nie wszyscy, bowiem w grona wierzących są ludzie, których Paweł nazywa duchowymi niemowlętami. Ktoś może powiedzieć, na chwileczkę, wyszliśmy od czegoś nieduchowego, jesteśmy teraz, gdy idzie o człowieku duchowym i teraz znowu w tym mamy jakieś podziały czy rozgraniczenia. Paweł pisze, że duchowymi niemowlętami są ci, którzy dopiero zaczynają życie z Bogiem i to jest zupełnie coś normalnego. No bo przecież od razu nie będziesz kimś dojrzałym w Chrystusie, tylko jesteś duchowym niemowlakiem, który ma pić duchowe mleko, żeby nabywać wiedzy i mądrości i poznania. Ale Paweł pisze, że duchowymi niemowlętami są również ci, którzy zatrzymali się w miejscu w swoim życiu z Bogiem. Jeżeli stan duchowego niemowlęcia dla kogoś, kto zaczyna życie z Bogiem, jest czymś normalnym, to stan duchowego niemowlęcia dla kogoś, kto żyje już lata z Chrystusem, to jest objaw chorobowy. I na tym nie można przejść do porządku dziennego. Gdyby termin duchowy chrześcijanin odnosił się do wszystkich wierzących ludzi,
bez względu na dojrzałość, poznanie, wierność i posłuszeństwo Bogu, to apostoł Paweł w pierwszym wersecie trzeciego rozdziału nie musiałby napisać, a ja, bracia, nie mogłem mówić do was jako do duchowych, lecz jako do cielesnych, jako do niemowląt w Chrystusie. Do kogo Paweł kieruje ten list? Do zboru, do wierzących ludzi. Do wierzących ludzi, od których oczekuje pewnego poziomu, którzy mają pewne poznanie. Jeżeli popatrzymy do rozdziałów 12, 13, 14, mówimy o darach Ducha Świętego. A prawdę powiedziawszy, te dary Ducha Świętego mają miejsce w życiu ludzi tak naprawdę niedojrzałych duchowo. Czyli moglibyśmy powiedzieć, że te dary Ducha Świętego nie są konsekwencją dojrzałości duchowej. Bo Paweł mówi do nich jak do duchowych niemowląt. Dojrzały chrześcijanin to ideał. Określa wierzącego człowieka, który z biegiem czasu, jaki minął od rozpoczęcia życia z Bogiem, stale się duchowo rozwija. Moglibyśmy odnieść takie wrażenie, ale jeżeli przeczytalibyśmy pierwszy i drugi list do Koryntian, to okazuje się, że Paweł rozprawia się z pewnymi rzeczami, które w życiu wierzących ludzi nie powinny mieć miejsca. I do tego dojdę też w dalszych wersetach naszego tekstu. Paweł, jeżeli pisze, że taki człowiek, dojrzały chrześcijanin, wszystko rozsądza, to użyty tutaj czasownik rozsądza ma też znaczenie bada. W najnowszym wydaniu Nowego Testamentu werset ten brzmi: człowiek ducha zaś bada wszystko, sam zaś przez nikogo nie jest badany. Duchowy człowiek, dojrzały, ma właściwe poznanie i zdolność badania duchowych spraw. Paweł zachęca w innym miejscu, że mamy badać, czy tak się rzeczy mają. Duchowa mądrość jest nam potrzebna do badania, do roztrząsania, do sprawdzania. Kochani, im dłużej jestem z Bogiem, tym bardziej Bóg mnie obdarza swoją mądrością i poznaniem. To jest coś normalnego. Dojrzały człowiek ma większe rozeznania, przynajmniej powinien mieć, aniżeli ten, kto dopiero rozpoczyna swoje życie z Bogiem. Jeżeli przypomnielibyśmy sobie swój start z Bogiem, zakładam, że rozmawiam z ludźmi wszystkimi, którzy żyją codziennie z Bogiem. Czy tak jest? To każdy z nas wie. Nie moją rzeczą jest osądzać, ale każdy z nas ma osądzać samego siebie. Jeżeli więc chcę zwrócić się do tych, którzy żyją codziennie z Bogiem, jeżeli porównamy ten stan duchowy, w którym teraz jesteśmy, w kontekście poznania, doznawania Bożej bliskości, z tym stanem, który mieliśmy na początku swojego życia z Bogiem, czy jest jakaś różnica? Jeżeli nie, to źle. Bo różnica powinna być zasadnicza. Początkujący czy niedojrzały chrześcijanin jest nazywany przez Pawła chrześcijańskim niemowlęciem. I o takich niemowlętach Paweł pisze: poiłem was mlekiem, nie stałym pokarmem, bo jeszcze go przyjąć nie mogliście, a i teraz nie możecie. Drugi werset trzeciego rozdziału. Mleko duchowe to są podstawowe zasady. To są proste prawdy, podstawy wiary. To jest mleko duchowe. Wyobrażacie sobie 50-letniego faceta, który chodzi z cmoczkiem i ciągnie butlę? Z mlekiem? No coś chyba emocjonalnie i psychicznie jest nie w porządku z kimś takim. Już nie mówię, że na pośmiewisko się sam wystawia. Mamy się zachowywać stosownie do wieku, w którym funkcjonujemy. To samo, gdy idzie o nasze duchowe życie, o nasz duchowy rozwój. Z biegiem czasu początkowe duchowe niemowlęta powinny stać się dorosłe i zacząć przyjmować stały pokarm, czyli być przemienianymi duchowo. Z biegiem czasu powinniśmy zacząć rozumieć coraz bardziej skomplikowane i złożone duchowe prawdy. Niestety okazuje się, że tak jak Koryntianie, do których pisze Paweł, i dzisiaj Kościół ma to do siebie, że wielu wierzących duchowo się nie rozwija. Jeżeli popatrzymy do okresu niemowlęctwa, rozwój małego dziecka ma charakterystyczne fazy, na podstawie których możemy diagnozować, czy właściwie się rozwija, bądź nie. Małe dziecko najpierw leży, potem lekko dźwiga główkę, następnie zaczyna siadać, wstawać, raczkować, później zaczyna robić pierwsze kroki. I kiedy widzimy te kolejne etapy, kiedy jest kwestia i gaworzenia, i mówienia, mamy symptomy właściwego rozwoju. Fizycznego, emocjonalnego. W naszym duchowym życiu
także powinniśmy przeżywać kolejne etapy naszego duchowego rozwoju. Powinny być kolejne etapy. Czy one są? Nie chcę nikogo osądzać, tak jak powiedziałem, ale wielu wierzących ludzi przestaje się duchowo rozwijać i zatrzymuje się w duchowym rozwoju na poziomie początkowym, na poziomie picia mleka z butelki. I pomimo, że minęło już wiele, wiele lat od ich nawrócenia, są nadal duchowymi oseskami, duchowymi niemowlętami. Po czym to poznajemy? Jeżeli popatrzymy do naszego tekstu, mamy choćby nawet takie dwa elementy, tak bardzo głęboko obecne nie tylko w naszym życiu, bo jeżeli to ma miejsce w życiu ludzi nieoddanych Bogu, to powiemy, to jest coś normalnego, tak funkcjonuje świat. Jeżeli natomiast ma to miejsce w życiu Kościoła Bożego, ludzi oddanych Bogu, to to jest chore, to jest objaw pewnej choroby. Jakie to są dowody? Wiersze 4 i 5. Jeszcze bowiem cieleśni jesteście, bo skoro między wami jest zazdrość i kłótnia, to czyż cieleśni nie jesteście, czy na sposób ludzki nie postępujecie? Zazdrość i kłótnia. Wszystkie dzieci co 2 lata muszą przejść u lekarza tak zwany bilans rozwoju. Lekarz je mierzy, waży, ma określone skale, na ich podstawie określa, czy dziecko właściwie się rozwija. I taką skalą takiego bilansu duchowego jest zazdrość i kłótnia, czy to występuje, czy nie. Paweł pisze w wierszach 3 i 4, tłumaczenie dynamiczne, ciągle jesteście chrześcijańskimi niemowlętami podporządkowanymi własnym, a nie Bożym pragnieniom. Postępujecie jak ludzie, którzy wcale nie należą do Pana. Kochani, duchowe niemowlę, czy cielesny chrześcijanin, czyli ktoś, kto zatrzymał się na etapie rozwoju duchowego, tym wstępnym etapie, to ktoś, kto nie daje dobrego świadectwa swoim życiem, u którego nie widać żadnych zmian, gdy chodzi o życie, o myślenie, o postępowanie. Zawiera w tym także rozmyślne, świadome życie w grzechu. Wielu ludzi świadomie wierzących twierdzi, odkrywając z jednej strony prawdę, że Bóg jest miłosierny. Jak najbardziej Bóg jest miłosierny. Jeżeli Bóg jest miłosierny, to Bóg wybaczy każdy mój grzech. To jest prawdą. Ale jest wielkim ryzykiem i to świadczy o braku duchowego poznania czy braku duchowości, jeżeli ktoś świadomie mówi, Bóg jest miłosierny, a więc wybaczy mi każdy grzech, który popełniam świadomie, zakładając, że Bóg musi mi wybaczyć. Może ktoś powie, to świadczy o pewnym zmyśle, ale dla mnie to jest kwestia nieuczciwości, dosyć dziwnego interpretowania Bożego Słowa i Bożej natury. Bóg jest miłosierny, ale czy może tolerować umyślne trwanie w grzechu, życie niezgodne z Bożym Słowem? Nie. Dlatego temu przeciwstawia Paweł w 12 wierszu 2 rozdziału. Myśmy otrzymali nie ducha świata, lecz ducha, który jest Boga, abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarzył. Jeżeli naprawdę jestem duchowym człowiekiem, efekty tego są widoczne w moim życiu. I to nie tak, że ja mówię, jak wyglądają tego efekty, tylko one są postrzegane przez innych, niekoniecznie pozytywnie do mnie nastawionych. Kochani, teoria musi mieć przełożenie na praktykę. My to doskonale wiemy. Ja zdaję sobie sprawę, że w poznaniu teoretycznym jestem daleko z przodu niż w doznawaniu praktycznym. Jestem tego świadom. Cały czas mając tego świadomość, proszę Boga, żeby ten dystans się zmieniał, zmniejszał się. Żebym w języku nie był tak mocny, żebym może mocniejszy był w czymś innym. Bardzo często patrząc na ludzi mówimy, on jest tylko mocny w gębie. Ale jak przyjdzie co do czego, no to jest chudy bolek, cienki bolek. Czy przypadkiem o wierzących ludziach ktoś tak nie może powiedzieć? Jak przyjdzie o praktykę, to jest cienki bolek. W gębie jesteś wielki, jesteś bardzo mocny, ale w praktyce pokaż mi. W oparciu o co po raz pierwszy ludziom zostało przyłożone określenie chrześcijanin? W oparciu o co? Obserwacje ludzi, którzy niekoniecznie byli pozytywnie do nich nastawieni. Patrzcie, jak oni się miłują. To był symptom. Oni nie musieli nic mówić. To wypływało z ich życia. Czy to życie, czy te owoce zawsze są przyjmowane przez świat? Nie.
Mój związek z Bogiem, jego jakość musi być widoczna, szczególnie w relacjach z ludźmi, bez kłótliwości, bez zazdrości. Możemy powiedzieć, że jesteśmy wolni od zazdrości, od kłótliwości. Słowa te, które Paweł napisał, pisał do zboru w Koryncie. Sam założył ten zbór. Po jego wyjeździe, wiemy, dobrze znając tę historię, działo się tam źle. Koryntianie po pierwsze zaczęli kwestionować jego apostolstwo. Pierw byli wdzięczni, że rzeczywiście on wskazał im Ewangelię, a potem zaczęli obrastać w piórka. Potem niewłaściwie zachowywali się podczas wieczerzy, procesowali się między sobą, żyli niemoralnie, sprzeczali się na temat małżeństwa. Czy czegoś wam to nie przypomina? Jeżeli popatrzymy na Dzieje Apostolskie, możemy powiedzieć, znajdujemy tam wzór zboru niedościgniony, jak zbór funkcjonował. Zbierali się codziennie po domach, łamali chleb, pomagali sobie nawzajem. Szkoda, że dzisiaj nie ma takiego zboru, albo nie ma takich zborów, albo są zbory, które idą w tym kierunku, starają się, żeby to wszystko jakoś móc przełożyć na współczesność. Ale powiem wam, że z drugiej strony, jeżeli tu dla mnie osobiście, kiedy porównuję ten zbór z Dziejów Apostolskich ze zborem w Malince, uświadamiam sobie wiele słabości tego zboru w Malince, wiele rzeczy, których może nie ma, pytanie, czy jest możliwym, żeby w 100% przekalkować to, co było 2000 lat temu na czasy współczesne, a z drugiej strony, kiedy czytam list do Koryntian, pierwszy czy drugi, kiedy ci ludzie szczycą się swoją duchowością, a kiedy mamy do czynienia z takimi problemami, które tam występują? Kochani, bardzo często na chrześcijańskich portalach, na dyskusjach na Facebooku, bo często patrzę na pewne rzeczy, informacje otrzymuję, a wiem, otwieram. Skoro jeden mówi, jestem Pawła, a drugi jestem Apollosa, to czy nie postępujecie po ludzku, jeżeli popatrzymy na te słowa? A myślę, znamy te dyskusje. Mój pastor mówi, a drugi od razu pisze w świętym oburzeniu, nie należy używać słowa pastor, bo tego w Biblii nigdzie nie ma. Jest to niebiblijne. Mój pastor dowodzi, że nie należy obchodzić świąt Bożego Narodzenia, bo to nie jest biblijne. Dla mnie to jest kłócenie się i kruszenie kopii o rzeczy zupełnie nieważne. Będziemy udowadniać, kto ma rację, moja racja jest najmojsza, ja jestem najmądrzejszy, ja mam patent. Niewiele zmieniło się od czasów Pawła. Kłócimy się, spieramy się w Kościele, w ciele Pana Jezusa o sprawy naprawdę mało ważne. Kiedy czytam słowa Pawła, czuję, że pisał te słowa wzburzony. Po ludzku był wzburzony, ale jestem przekonany, że jego dusza płakała, jego serce płakało. On ich wielokrotnie prosi. Kochani, proszę, przestańcie się wreszcie kłócić. Przyjrzyjmy się sami na chwilę tym słowom i spróbujmy przejrzeć się w nich. Jakimi chrześcijanami my sami jesteśmy? Jakim ja jestem chrześcijaninem? Jakiego rodzaju duchowe życie ja prowadzę? Jakiego rodzaju duchowe życie ty prowadzisz? Na jakim etapie duchowego rozwoju ja się znajduję? Na jakim etapie duchowego rozwoju ty się znajdujesz? Czy w ogóle jesteśmy zmysłowymi ludźmi, którzy nie poznali Pana, nie doznali Pana? A może jesteśmy chrześcijańskimi niemowlętami, które mają już kilkanaście albo kilkadziesiąt lat, a wyglądają, zachowują się jak małe dzieci? Kłócimy się ze sobą jak kilkulatki w piaskownicy, walące się jeszcze na dodatek łopatkami po głowie. A w swoim duchowym rozwoju stale musimy się rozwijać. Nie możemy zatrzymać się w miejscu. Jeśli człowiek w swoim rozwoju fizycznym zatrzymuje się na jakimś etapie, jest to świadectwo upośledzenia. Jest to świadectwo niepełnosprawności. Nie inaczej jest w rozwoju duchowym. Jeżeli chcesz pozostać duchowym niemowlakiem, karmionym stale mlekiem, za przeproszeniem przewinięty pampersem, kłócącym się i zazdroszczącym innym, to świadczy o czymś, że czegoś brakuje. Chyba że chcemy, tak jak apostoł Paweł, wyznać dojrzale w liście do Filipian, zapominając o tym, co za mną, zdążając do tego, co przede mną, zmierzam do celu, do nagrody w górze, dla której zostałem powołany przez Boga, w Chrystusie Jezusie.
duchowy człowiek to Boża wizja dla nas. I chciałbym każdemu z nas i sobie również, bo mam świadomość, jak mnie wiele nie dostaje. Chciałbym życzyć każdemu z nas coraz wyższego poziomu duchowego człowieka. Co wcale nie znaczy, że będziemy mieli coraz bardziej nos podniesiony do góry i będziemy z pewnego dystansu patrzeć na tych, którzy nie są duchowi, albo będziemy rozsądzać, że nie są duchowi. Bo kochani, im bliżej jesteśmy Boga, w tym większym stopniu Duch Święty nie pozwoli nam patrzeć na innych z góry. A patrzenie na innych z góry wcale nie jest objawem duchowości. Ale myślę, że jest objawem braku duchowości tej prawdziwej. I takiego zdążania do duchowego ideału, do duchowej dojrzałości, do realizacji tej Bożej wizji, którą Bóg ma dla każdego z nas. To nie jest wizja dla niektórych, to jest wizja dla każdego. Nawet jeżeli ktoś jeszcze na tej ścieżce schodzenia za Bogiem się nie znajduje. Duchowy człowiek, Boża wizja, którą Duch Boży chce realizować w życiu każdego z nas. I niech tak się dzieje. I niech to będzie widoczne wszędzie tam, gdzie jesteśmy. Niech was Bóg błogosławi. Amen. Będziemy się modlić. Drogi Ojcze, dziękujemy Ci, że jeżeli napominasz, to robisz to z miłością. Jeżeli dajesz swoje słowo, to zachęcasz do tego, abyśmy zaczęli go rozpatrywać Twoją duchową miarą i przekonujesz, że bez Ciebie nie jesteśmy w stanie niczego zgłębić. Tylko Ty, Duchu Święty, możesz dać pragnienie poznawania Twojego słowa i wzrastania w nim. Sam doskonale, Panie, wiesz, na jakim etapie duchowego życia każdy z nas się znajduje. Sam, Panie, wiesz, ile jeszcze musimy zrobić, ale nie sami. Dlatego jeżeli ktoś z nas zatrzymał się na etapie niemowlęctwa duchowego, Panie, jeżeli te duchowe pampersy jeszcze nosimy na sobie, to sprawa, byśmy ruszyli do przodu w poznawaniu Ciebie. A im będziemy bardziej Cię poznawać, tym będziemy wzrastać nie tylko w Twojej mądrości, poznaniu, ale też w pokorze. Wtedy będziemy mogli patrzeć na siebie nawzajem i traktować siebie jako wyższych. Panie, jeżeli pokazujesz nam pewien dystans, który należy pokonać, to chcesz nam powiedzieć, że bez Ciebie nie jesteśmy w stanie go uczynić. Dlatego chcemy być do Twojej dyspozycji, żebyś nas prowadził tam, gdzie chcesz, abyśmy się znaleźli. Żeby nie było w nas ani zazdrości, ani kłótliwości. Żeby nie było w nas spierania się, udowadniania swojej racji w tematach naprawdę mało ważnych. Żeby nie było w nas wywyższania się ponad innych. Ale jeżeli mamy być przyobleczeni w Twoją naturę, to przecież w Tobie tego nie było. Ale byłeś przykładem pokory. Przykładem szukania społeczności, przeżywania społeczności z Ojcem. Przykładem docierania do ludzi. Dowartościowywania ludzi, pomimo że nie podobało ich się Tobie i się ich życie. Panie, daj, żeby to wszystko mogło być widoczne w naszym życiu. Nie żebyśmy budowali swoją pozycję w oczach innych, ale żeby Twoje królestwo było budowane. Prosimy, Ojcze, byś błogosławił ten cały dzień, Twój święty dzień. Potrzebujemy takiego duchowego, ale też fizycznego odpoczynku. Abyś nas szczęśliwie przyprowadził do naszych domów. Abyś błogosławił tydzień, który zaczęliśmy. Panie, abyś błogosławił tych, którzy mają przed sobą jakieś dalekie wyjazdy czy wyloty. Żebyś ich strzegł i chronił. Chcemy Cię prosić o wszystkich chorych, którzy potrzebują Twojego dotknięcia. Chcemy Cię, Panie, prosić o Justynę, o Iwonę, o Anię, o Marysię, o Olgę. Panie, Ty wiesz, jakie potrzeby ma każda z nich. Jeżeli jest ktoś chory, jest to Twoją wolą, prosimy, Panie, żebyś Ty leczył. Ale przede wszystkim, żebyś wypełniał takim Twoim pokojem. I, Panie, żeby mogły odczuwać, że są ukryte w Twoim ręku.
Tych, którzy są pogrążeni w żałobie, prosimy, byś pocieszył. Oddajmy w Twoje ręce nasz zbór tu w Malince, ale też wszystkie zbory, z których wywodzimy się, będąc tutaj, czy słuchając tego nabożeństwa. W Twoje ręce polecam tych, którzy słuchają nas w Radio CCM, abyś tak samo sprawiał, żeby mogli doświadczać Twoich przemian w swoim życiu. Dziękujemy, że nie jest to za wiele. Dziękujemy, że możemy o to prosić. I dziękujemy, że jeszcze tak możemy do Ciebie wołać. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego, albowiem Twoje jest królestwo i moc i chwała na wieki wieków. Amen. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, niechaj strzeże serc i myśli naszych w Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Amen.